Cześć! Cześć, witajcie. Dzisiaj nam się popsuł smartfon do nagrywania. Bardzo dobry smartfon nam się popsuł i nagrywamy innym bardzo dobrym smartfonem tej samej marki. To Adam będzie mówił. No dobra, słuchajcie, nagrywamy w tej chwili Samsungiem Galaxy A7, który ma dosyć porządny aparat z przodu. No i zobaczcie sami, ja jeszcze nie oglądałem filmów z przedniego aparatu, także to jest debiut. Próbowaliśmy nagrywać Note'em, ale Note powiedział po wielokroć błąd nagrywania. W związku z tym nie będzie dzisiaj. Pogniewaliśmy się, albo Note się na nas pogniewał. Nagrywania. No więc mamy zastępstwo. Zaczniemy, słuchajcie, skoro już ten sponsoring tak leci, zaczniemy, bo nie mamy wyjścia w tym tygodniu po prostu od tego, co zrobił i pokazał Samsung. Dlatego, że jest tego po prostu bardzo mnóstwo. Była konferencja, bardzo dużo. Była konferencja deweloperska i ta konferencja deweloperska przyniosła sporo, właściwie nie wiem czy nowości, jakieś tam informacje przyniosła różne, które są istotne i dla tych, którzy te Samsungi mają, i to dla tych, którzy ewentualnie kiedyś te Samsungi mieć będą. Od czego zaczynamy? No co? Znaczy nie może od Galaxy S10 i od informacji na temat Galaxy S10, czyli tego, co tego smartfona, który jest składany, a właściwie tego smartfona, który jest rozkładany w tablet właściwie z proporcją boków wyświetlacza 4x3. Jesteś niemalże, pewien, tak? Że to jest S10? Nie, nie mam pojęcia, czy to jest S10. Ja mówię tak naprawdę... Ale o S10 jako... No tak, no okej. Bardziej, że to F-ka prawdopodobnie będzie. Właśnie, tak, wiesz co, powiem ci, że oglądam tę konferencję i tam się przewijał motyw litery V. O, więc może to być Galaxy V. Zresztą tak się składa jak V, nie? No tak się składa jak ale... V, a do tego jeszcze... dobra, to później do tego dojdziemy. Bo mówisz, że pokazali. No właśnie bym powiedział, że tego Samsung akurat nie pokazał, bo pokazał tak naprawdę ekrany tego telefonu. No to dobra, znaczy, to jest to, co najważniejsze, nie? Oni pokazali go składanego i rozkładanego. Tak. Jeżeli chodzi o rozdzielczości, to rozdzielczości rzeczywiście przyszły z boku. Ja wam mogę nawet podać te rozdzielczości, tak, i przekątne, bo są. Złożony ma, słuchajcie, ten wyświetlaczek przy złożonym ma 4,58 cala, stosunek boków 21:9 i rozdzielczość 840x1960. Przy czym zaznaczmy, to jest wyświetlacz zewnętrzny, tak, bo ten telefon ma dwa ekrany. Tak, to jest zewnętrzny wyświetlacz. Wewnętrzny nam się ukaże, jak go rozłożymy tak jak książkę i ile on ma? 7,3? Po rozłożeniu, tak, ma 7,3, stosunek boków 4,2:3, tak. Mniej prawie, więcej 4:3, nie? Ci, którzy lubią czytać książki albo komiksy na wyświetlaczu, będą zadowoleni, bo to jest po prostu najwłaściwszy format do czytania. Tak, klasyczny po prostu. I rozdzielczość 1536x2152. Tak. Na razie to wygląda jak cegła, no bo to było w pokrowcu, pewnie maskujące. Znaczy wygląda rzeczywiście strasznie, dlatego że obie części tego składanego grubachne są grube strasznie. Ale mówię, wydaje mi się, tak na ile widziałem, że to było w pokrowcu, żeby nie pokazać, jak to wygląda. Ja coś czuję, że już jest finalny produkt, bo skoro powiedzieli, że będzie na początku przyszłego roku, kurczę, to nie ma bata, żeby dopiero myśleli nad obudową. Jeżeli to jest bardzo, gotowe, bardzo poważna informacja, że będzie na początku przyszłego roku, to oni rzeczywiście go muszą już mieć. Natomiast, oni czekają na apki. No. Natomiast no, w tej chwili to wyglądało, jakby jeszcze było nadal na etapie wdrożenia i jeszcze dalej nie wiadomo, kiedy miało wejść, tak? Ale mówię, jeżeli ta informacja padła, bo ja jej nie słyszałem. Tam było coś, no mówię, ja już w tej chwili nie pamiętam, bo to było parę dni temu, jak to oglądałem, ale coś było w pierwszym kwartale. No. Bo gdyby taka informacja nie padła, to ja bym szacował tak naprawdę na wakacje, po wakacjach. No, najwcześniej, na IFE przyszłoroczną. A tu wydaje mi się, że to będzie MWC, coś mi się... No dobrze, no dali Bóg, niechże im się powiedzie i niech im się uda. Komentarze są, słuchajcie, różne, dlatego że przede wszystkim komentarze idą w taką stronę, że jeżeli Samsungowi się nie uda w miarę wkrótce takiego urządzenia wypuścić na rynek, takiego właśnie z efektem wow, no to Apple go zeżre. To jest akurat idiotyczny komentarz. Nie, Apple natomiast go nie zeżre. Z Samsungiem, znaczy to był komentarz na Stany, dlatego no że to okej, dobra. Komentarz Reuters. Stany są dziwne. Natomiast tak naprawdę, no tak, no bo rzeczywiście nadal Apple jest największym, znaczy, że tak powiem, konkurentami największymi w Stanach są Samsung i Apple. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, to Samsung zostanie, właściwie już zostaje wygryzany powolutku przez wytwórców chińskich. Jest to wiadomo, tutaj nie wiem, nie zdradzam tajemnicy żadnych, mówiąc, że to jest Huawei, to będzie za moment prawdopodobnie Xiaomi, które również produkuje dużo, nieźle i próbuje robić rzeczy jak nowe. Już wspomniałeś o Xiaomi, to króciutko. Byłem w tym tygodniu sobie obejrzeć i pomacać Mi Mixa. Materiał macie podlinkowany, kiedy obejrzyjcie sobie. Będzie?
Ten koniec tego, raczej początek przyszłego roku, cena na pewno powyżej 2000, pytanie ile powyżej. No i tyle, co na razie wiadomo, także materiał sobie obejrzyjcie, jedziemy dalej. Czyli to jest drogi Xiaomi, który nie bardzo kogokolwiek zainteresuje. Fajny jest, ale... Nie. To, że jest fajny, to ja, broń Boże, nie przeczę. Natomiast granica 2000 zł, no, okay, to już jest taka granica, gdzie możesz wybierać i przebierać spośród smartfonów używanych na przykład. Mogę, tak? ale nie kupię tam slajdera. Robi dosyć dobre zdjęcia w ogóle i nocą, i w dzień. Dobra, no... Adaś, ale ty byś w ogóle slajdera nie kupił przecież, no. Gadamy ludziom, słuchajcie, dobra, gadamy wam od tylu tygodni. Nie kupujcie slajdera, bo się papsą, ale on fajnie pracuje, no tak, no. Nie, ja widziałem, jak one pracują, spoko. Rzeczywiście bardzo ładnie to działa, fajne silniczki są. Cuda na kiju. Tylko, że niestety nadal jest akurat to połączenie nie ma silniczków, ale małożyska, które jest się w stanie popsuć mechanicznie, no które dobra, jest się w stanie zapoprać. Ale jest ciekawy, no i za to, że jest ciekawy, trzeba dopłacić. Jeżeli chcecie ciekawego smartfona, który wam się zapaprze, to rozważcie slajdera. No. Tak się umówi. No. Dobrze, ale to nie jest wszystko, co wyszło ze strony Samsunga. Podczas tej konferencji deweloperskiej wyszły mianowicie jakieś takie dziwne informacje o tym, że w Samsungach mogą się pojawić nocze. Mogą. Ja myślę, że bardziej rozważają, bo pokazali kilka ekranów Infinity U, Infinity V, Infinity O. Te literki oddają kształt nocza. W jednym kształcie literki U, czyli taki malutki, okrągły. Kropelka, V to też jest kropelka. Wiadomo, a o to jest otworek. Bez sensu zupełnie. I to jest chyba najbliższe prawdy, ale pokazali też Infinity V, Infinity New. O, The New Infinity, który w ogóle nie ma nocza. I to mi się najbardziej podoba, ale co, slider? Znaczy tutaj się pojawiły od razu ploty, że zresztą sam się publikowałeś, tak, newsa z tym patentem pod Samsunga z aparatem pod wyświetlaczem. Ale ja podejrzewam, technicznie... że to... Jeszcze... Technicznie nie. Jest to na pewno nie. Ciężki temat do nie. Zrobienia. Nie mówię, że niemożliwy, ale podejrzewam, moim zdaniem tam jest jeszcze za dużo haków do zrobienia, żeby to działało. Na pewno by był efekt wow, na pewno by było efektowne, ale kurczę, no nie wiem. Wiadomo, że nad czymś dziwnym Samsung pracuje, kombinują z noczem, kombinują, jak się go pozbyć. No i jak już przy noczu jesteśmy, to też są dwie informacje ze stajni LG. Też kombinują nad ekranami, tak, z wyciętym, a znowu Q9 ma mieć nocza, też się pojawiło zdjęcie, tak. A Asus dla odmiany przesunął nocza na bok, czyli prawie że w narożni. Czyli to co Samsung próbuje zrobić z tą serią O, tak? To, co Xiaomi zrobiło przez w Mi Mixie, tak. Czy w Mi Maxie, mi się zawsze mylą te nazwy z boku, gdzie zrobili, oni zrobili na dole i w ogóle poza... W Mixie był na dole, dwójka. Natomiast tutaj wygląda, jakby to wycięcie na aparat było wyświetlone. Co jest najważniejsze, to, że producenci coś robią, coś kombinują, jak się tego drańskiego notcha pozbyć, bo wielu ludzi go nie lubi, wielu nie przeszkadza, w każdym razie jest to kontrowersyjne na rzecz. No i po prostu główna informacja taka, że coś robią, coś pracują, żeby było lepiej, ładniej, ciekawiej. Znaczy, słuchajcie, Chińczycy na pewno chcą się nocza pozbyć, bo on im brzydko wygląda zwyczajnie. No, jest nieidealny ekran, nie jest czysta, prosta powierzchnia, tylko coś tam jest i to jest niefajnie, nawet jeżeli on jest symetryczny. Ja nie jestem Chińczykiem, a też mi się nie podoba. Nie, no spoko, chodzi mi po... Adaś, ale ty nie masz żadnego wpływu na to, jak smartfony będą wyglądały. Dobra. Mnie chodzi o to, że Chińczycy kreują w tej chwili design smartfonów. Tak, chcemy tak, czy tak. Nie, Chińczycy to robią. W związku z tym Samsung tak naprawdę jakby jest zmuszony do własnej kreatywności. Mhm. Dlatego, że klienci, użytkownicy Samsungów tego po nim oczekują. Samsung przez długi czas był, jest nadal, jakby na to nie patrzeć, potentatem. W związku z tym oczekiwania są takie, słuchajcie, tak. Siedzieliście na dupie przez tyle lat, nie zrobiliście, zrobiliście niewiele nowego, bo ewentualnie, nie wiem, zagięte ekrany, które nikomu do niczego nie są potrzebne, Samsung zrobił. Ja lubię. Natomiast, nie, no spoko. Natomiast brakuje tutaj czegoś, co rzeczywiście wpływa na użytkowanie telefonu. Dawno nie zwalili z nóg. Składany wyświetlacz jest ok. Kamerki pod wyświetlaczem, jeżeli rzeczywiście im się kiedyś uda, są ok. To jest coś nowego. Natomiast na razie to oni powtarzają wszystko po Chińczykach. Mhm. I próbują się w tym jakoś zmieścić. No, szczególnie, że nawet robią Chińczykom specjalne telefony, bo dzisiaj się oficjalnie w końcu objawił klapka. No. W zasadzie, ja mówię, bardzo dużym uproszczeniu, ale ja nawet tak w tekście napisałem, to jest Galaxy S zrobiony w formie klapki. Co roku tak jest. To jest seria jak wiecie, też już mówimy od 2 tygodni o tym, bo on jest zapowiadany od dłuższego czasu. Wiadomo, że raz do roku się pojawia w serii W z kolejnym numerkiem roku.
klapka od Samsunga dedykowana Chińczykom. I tutaj właściwie jest niewiele nowości. Ta klapka jest bardzo podobna do zeszłorocznej. Różnica jest taka, że zamiast, nie wiem, pojedynczych aparatów jest podwójny aparat 12-megapikselowy z tyłu, jest 8 megapikseli z przodu. Wygląda jakby było rzeczywiście rozpoznawanie twarzy, bo tamtych oczek jest więcej, jak się go rozłoży. Natomiast jest to fajna klapka z AMOLEDami 4,2 cala ze Snapdragonem 845. Jest to, no i z pamięcią 128 w jednej wersji, 256 giga w drugiej wersji, jeżeli chodzi o flash, z 6 giga RAM-u. Czyli bardzo mocna konfiguracja. Ja bym go raczej nie nosił, bo to jest jednak klocek, słuchajcie. Jak się tak złoży, no slider musi mieć grubość. A to jest klapka. Ale Chińczycy lubią klapki, no i tyle. No i nie, bardzo dobrze. Choć chodzi mi po prostu o to, że w tej chwili już mnie przyzwyczajonemu do normalnego, standardowego smartfona byłoby się trudno przestawić na klapkę. Był taki czas, kiedy bardzo chciałem takiego smartfona mieć. Natomiast w tej chwili nie bardzo widzę powód, żeby się przerzucić na coś. Szczególnie, że do obsługi dotykowej po rozłożeniu ten telefon, no kurczę, no ciężko jak dla mnie. Klawiatura, ale no. To znaczy tutaj przede wszystkim martwi to, że tam jest bateryjka tylko 3000 mAh. Znowu będziecie prawdopodobnie pytali. Podawane są dwie pojemności, albo 3000, albo 3070. To jest, słuchajcie, naprawdę błąd pomiarowy, błąd statystyczny w przypadku baterii. To są różne standardy tutaj po prostu. Tak, że minimalnie ta bateria musi mieć, bo to jest standaryzowane, 3000 mAh. Zazwyczaj miewają więcej, ale wartość nominalna to jest 3000. Podawana przez Samsunga w specyfikacjach jest 3070, tego chińskiego. Tak to wygląda. Stąd nie pytajcie o te 70 mAh, bo to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. I Samsung jeszcze jedną rzecz zapowiedział, mianowicie zapowiedział zmianę interfejsu graficznego w swoich urządzeniach. Z tym, że ja nie wiem, czy to ma dotyczyć wszystkich również nowych smartfonów. Nowszych, bo czy na przykład tylko tych z dużymi wyświetlaczami. Wiesz co, powiem szczerze, że dokładnie pamiętam, no to co mnie rozczarowało, że Note 8 nie dostanie. No co wiadomo, no szkoda. W tej Trzeba chwili, jak wiecie, telefon. Jest Experience, który wymienił poprzedni stary interfejs Samsunga, którego chyba w każdym razie niewiele osób lubił. Natomiast po Experience przychodzi kolejny interfejs, który ma za zadanie przede wszystkim spowodować, że wygodnie będzie używać urządzenia jedną ręką, czy wyświetlacza dotykowego jedną ręką i aplikacji. I rzeczywiście pokazali tam dosyć fajne pomysły, które już funkcjonują właściwie w różnych aplikacjach. Niemniej tutaj będą składową systemu operacyjnego, interfejsu użytkownika w tym systemie. W związku z tym to budzi nadzieję na choćby większą optymalizację. Ja nie wiem, czy sam wierzę w to, co mówię, ale staram się mówić tak, to co rozumiem. Te obrazki, które pokazali, faktycznie wskazują, że będzie łatwiej ten ekran opanować jednym paluszkiem. Mamy na przykład nie trzeba będzie sięgać na górę. No. Listy różnego rodzaju przeniesione na dół ekranu, treść tych list na górze ekranu wyświetlaną, tak żeby ją było dobrze widać. Tak, to jest dobry pomysł. Pomysł, który już funkcjonuje od jakiegoś czasu, mówię, w różnych aplikacjach. Dobrze, że jest. Pomysł, który funkcjonuje, nie wiem, na dzielonych ekranach na przykład, jeżeli się nie dokładnie w tej formie, ale mniej więcej. To też służy temu, żeby ulepszyć. Daj Boże, żeby im się udało, daj Boże, żeby ci, którzy używają Samsungów, mieli, nie wiem, możliwość znacznie wygodniejszej obsługi tego, czego używają. Dobra, kończymy o Samsungu. Tak, bo zaraz powiedzą, że znowu nam zapłacili. Nie, no przecież ja mówiłem, słuchajcie, w tym tygodniu po prostu nie było, nie ma jak. Jeżeli chcecie rzetelnych informacji, to próbujemy przekazywać, o takiej wadze, jakiej one są, no to próbujemy przekazywać tak, jak to zobaczcie, jacy jesteśmy fajni. Samsung nas do Ameryki na konferencji nie zabrał, a pół tygodniówki o nim przegadali. Zwróćcie na to uwagę. U Xiaomi, kurczę, byłem się nażreć i dwa słowa raptem powiedzieliśmy. Więc to jest jeden z tych dziennikarzy, którzy jeżdżą się nażreć. Chyba widać, nie? Tak wygląda. Chyba widać. Tak szybko, kronikarsko. Gadaliśmy już wiele razy o Nubii z dwoma ekranami, Nubia X albo Nubia 10. Bardzo dobrze się sprzedała, 100 tysięcy sztuk w niecałą minutę. Ja się nie dziwię, dziwię się. To jest, słuchajcie, drogi smartfon. No. To jest naprawdę drogi smartfon. Są oczywiście Chińczycy, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze. No. Niemniej sprzedanie, ile oni tego sprzedali, słuchaj, 100 tysięcy sztuk w 57 sekund, tak? Poszło w zasadzie w przedsprzedaży. Nie, no.
Spoko, bardzo fajny wynik na tak nietypowe urządzenie. Gdyby to nie było tak potwornie drogie, sam bym kupił, dlatego że mi się bardzo podoba to rozwiązanie. Dwa wyświetlacze są ok. No nie jesteś Chińczykiem, bardzo mi przykro. No, trudno się mówić. Poza tym, słuchajcie, w Mediolanie zadebiutowały dwie europejskie wersje Oppo, RX17 Pro i RX17 Neo. Mhm. Dzięki temu mamy mniej więcej europejskie ceny. Adaś tutaj wyliczał z euro, że Pro będzie kosztował 2580, a Neo 1500, bo to jest znacznie prostsze urządzenie. A. Ja tylko wam przypominam, że to nie są nowe smartfony. Byśmy specyfikacje macie na dole. Jeszcze tak dodam, bo w sumie tego też nie powiedziano wprost. Będą na pewno dostępne w Polsce. Nawet wam mogę powiedzieć, że niemal na pewno będą dostępne w Play, ponieważ rzecznik Play, którego serdecznie pozdrawiamy, przewinął tam się, był na tej konferencji prasowej w Mediolanie. Było też zaproszonych kilka redakcji z Polski, więc niemal na pewno będzie w Polsce. No, nas znowu nie zabrali, więc się gniewamy i tak dalej, tak, nie najedliśmy się u nich. Nie powiem, gdzie mam, ale w zasadzie... Nie, jadę do Mediolanu, to spoko, ja. Nie, pojechać, zobaczyć Mediolan i umrzeć, nie? Mediolan? Przytaczam, nie? To nie był Mediolan. Oj, dobra, tam... Wiesz, bo później gada tak jeden z drugim cuda w internecie. W każdym razie rzeczywiście są, nie są to smartfony nowe, jak już mówiłem, one debiutowały w Chinach czas jakiś temu. Natomiast do tych smartfonów dołączył A7, który jest rzeczywiście debiutem Oppo. Tylko on dołączył, słuchajcie, w dziwnym miejscu, dlatego że na przykład w Nepalu. Nawet w Chinach go jeszcze chyba nie ma. No. Chyba, że dzisiaj wyskoczył, bo ja go dodawałem. Nepal, Chiny blisko, nie? No tak, ale jest to smartfonik stosunkowo prosty, w związku z tym najwyraźniej poszedł na rynki trzeciego świata azjatyckiego. Jakbyście się dziwili, co to za gimnastykę robiłem, szukałem sygnalizatora. Próbowaliśmy przejechać przez duże skrzyżowanie wózkie. Tak. Ja bym jeszcze zwrócił, wracając do tych opona tego tańszego, uwaga Adam, na Neo. Adam, nie rób tego naszym widzom, nie zwracaj, proszę cię. Dobra, powiedzieć wam, chciałem jeszcze o tym tańszym Oppo. On tam 1500 z groszami, a słuchajcie, ma czytnik palca w ekranie, czytnik papilarny w ekranie. Adam w tej chwili nie mówi o A7, tylko o tym... O tym Neo. Zaznaczyłem, Neo, że Neo. No jakbyście chcieli wypróbować, jak to działa, to ten Neo właśnie będzie dosyć tanim sposobem, żeby to sprawdzić. Pytanie, czy będzie działał tak samo jak w tych droższych modelach? Oby tak było, tego oczywiście w filmie opożyczymy. Ja wam tyle powiem, że po moich doświadczeniach nie dajcie się nabić na czytnik linii papilarnej w ekranie. Ja wiem, że też Chińczycy nie lubią tych czytników. Ale ty nie miałeś WOPO. No nie miałem WOPO, ale ten WOPO nie będzie działał lepiej niż inne. Ale wiesz, może akurat to jest lepsze w tej dziedzinie. Ale to jest to samo rozwiązanie, słuchaj. No to tutaj nie ma mocnych, to jest ograniczona ilość producentów takich rozwiązań. W związku z tym tutaj nie masz szans, żeby jedno działało lepiej, a drugie gorzej. Tak mi się a może? No dobra. Ja bym nie przesądzał, dopóki nie wypróbuję. Problem jest taki, że nie można w tej chwili pójść do sklepu. Nasi nie mogą pójść do sklepu, nie mogą wziąć dwóch różnych marek i wypróbować sobie tego czytnika linii papilarnych w ekranie. Wydaje mi się, że redakcje, które były zaproszone, też raczej tego nie wypróbowały. Nie wiem dlaczego, no ale... No cóż. Nie mnie to osądzać. No bo wiesz, że dziennikarze jeżdżą się narzeć, a nie oglądać smartfonu. Kurde, no ale ja nawet z ciekawości... Sam wam powiedział, tak? Ale można jeść jedną ręką, a drugą sprawdzić czytnik, nie? Nie, bo to się zakrztusić można. Aha. Dobra, skończmy pitolenie. Słuchajcie, poza tym w tym tygodniu jeszcze wypadł kolejny tablet do rodziny Mediapadów. To jest M5 Yaf Edition Kirin 652 10 cali 1200x1920, bateryjka 7500 mAh. Także jak potrzebny wam tablet. No to jeszcze przypomnij, kto to produkuje, bo to Huawei. Tak, że się jeszcze nie zorientowaliście. Tak, oczywiście, to Mediapad to jest... Ale nie każdy wie, Jacku, z tych, co oglądają, pamiętam. Wybacz. W Polsce zadebiutował Nefos C9 za 599 zł. I słuchajcie, za te 599 zł oni dają 6 cali, wyświetlacz HD+, czyli 720x1440, bez notcha. Ma troszeczkę więcej miejsca od góry i od dołu. Ale jest fajna bateryjka, bo jest 3840 mAh. A jaki procek tam siedzi? Jest Mediatek jest jakiś. Aha, ale pamięci z tego, co widziałem, on ma jakoś tam żenująco mało 2 giga RAM. Patrz, nie zwróciłem. To jest możliwe, że 2 giga RAM. Jakoś taka, powiem ci tak, ja spojrzałem... Zamknijcie w specyfikację. Mnie ta bateria się wydała atrakcyjna. Bateria tak, ekran tak, ale... 6 cali, tak.
Natomiast jeżeli chodzi o pamięć, ale ja podejrzewam, to jest SNES, w związku z tym można rozbudować kartą pamięci, RAMu może być. No, RAMu nie rozbudujesz kartą. RAMu nie rozbudujesz. Reszta tak, nie no. Pamięć wewnętrzna to miewali. No, RAM jest istotny, no. Dobra, słuchajcie, i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o to. Natomiast ja wczoraj byłem w Warszawie na 3 konferencjach prasowych. Było wczoraj w Warszawie więcej konferencji prasowych, bo T-Mobile jeszcze miał taki wytwórca zegarków, co nie poszedłem. Jeszcze chyba jedna dodatkowa była operatorska. Natomiast ja od rana byłem na konferencji takiej firmy, która się nazywa NetAtmo. Nie znałem firmy, muszę przyznać. Firma produkuje rozwiązania do smart home'a. Adaś, zgadnij, powiedz mi, słuchaj, jaki moduł smart home'a jest najbardziej popularny wśród kupujących? Jak ci się głowica wydaje? Na grzejnik? To samo mi powiedział, słuchaj, menadżer, który w tej chwili jest na Polskę, Europę Środkowo-Wschodnią, ale to jest popularne sezonowo. To jest tak, że się nakłada tam ten czujnik, bo zima akurat idzie, tak, żeby oszczędzać na ogrzewanie. No, ten nie grzeje. Ale najpopularniejsza, słuchaj, jest stacja pogodowa. Ludzie chcą wiedzieć, jaka jest pogoda cały czas, tak? I gdzie by się nie znaleźli. No, nie głupie. Jaka jest pogoda w domu. Fajnie to wygląda, ale mówię wam o tym jako o ciekawostce. Jako że firmy nie znałem, oni prezentowali tam na żywo, można obejrzeć mapkę, no jakby ich zasięgów, dlatego że ci, którzy kupują te rozwiązania, mogą sobie włączyć dostępność, w związku z tym możemy sprawdzić, jaka jest pogoda, temperatura w różnych miejscach. I tak jest całkiem sporo. Przedziwne mają, słuchaj, i w Polsce, i w Afryce, i w Japonii. Przedziwne zupełnie. No i jest duża polska firma, która w końcu, myślałem, że jest jakąś konkurencją dosyć dużą. No tak, no ale oni też nie produkują wszystkiego. Dobra, ale to jako ciekawostka, słuchajcie, bo to nie ma nic wspólnego ze smartfonami i telefonami. Natomiast ze smartfonami jak najbardziej ma coś wspólnego to, że właśnie zadebiutował na polskim rynku LG w G7 Fit. Smartfonik jest stosunkowo fajny, cena się wydaje nieco większa niż na tej półce, ale tak, on ma wyświetlacz przede wszystkim o bardzo dobrej rozdzielczości. Ja tam napisałem nawet, że rzeczywiście bardzo rzadko się trafiają na tej półce i w tej cenie tego rodzaju wyświetlacza. Tam jest 6 cali i szerokość 1440, w związku z tym... A, ma notcha. Jest podobny do G7 ThinQ. Jeżeli chodzi o rozmiary, jeżeli chodzi o wygląd. Dziwne jest może to, że ma tylko jeden aparat z tyłu, jeden aparat z przodu. Za to fajny, ma 821 Snapdragona bodajże. Nazywa się Fit, to go odchudzili z aparatów. Nazywa się Fit, odchudzili go dokładnie. Po prostu. Jest, słuchajcie, fajne. Znaczy mi się podobało to, że ma na przykład IP68, tak jak G7, tak? Że ma tą normę militarną, że go można upuścić. Nie wiem, bo mam go jeszcze zapakowanego. Dostałem w egzemplarz w recenzji. Dostałem go, słuchajcie, razem z fajnymi słuchawkami LG. Ja kiedyś miałem takie słuchawki, nie wiem, drugiej generacji one bodajże były, takie, które się na takim pałąku na szyję zakłada, wyciąga, wkłada w uszy i to są pchełki, tylko jak się później nie można schować po prostu, także kable nie dają. I one są dosyć fajne i one są o tyle, bezprzewodowe oczywiście. Też kiedyś miałem i faktycznie. One są o tyle fajne, że w tej edycji obsługują muzykę Bluetooth oczywiście w HD, w związku z tym będzie można słuchać rzeczywiście plików bez kompresji, znaczy z kompresją bezstratną właściwie powinienem powiedzieć, będzie można słuchać muzyki dobrej jakości całkiem. I to jest fajne. Fajne jest również to, że oni to w promocji dorzucają do tego smartfona. On kosztuje ponad 1700 zł. Mhm. Natomiast dorzucają do tego te słuchawki właśnie, zniżkę na buty. Tak, zniżkę na buty, plus jeszcze ochronę na wyświetlacz roczną, jeżeli się potłucze komuś, to będzie mógł za darmo. Ubezpieczenie wyświetlacza, dokładnie. Jest to całkiem fajny ruch. Trzecia rzecz, na której wczoraj byłem, to jest celebracja w Mateów 20 Polska. I właściwie tam ciekawych informacji merytorycznych oczywiście padały, mówiono technologicznie o Mate'ach troszeczkę, ale nie dużo. Natomiast tak naprawdę najważniejsza informacja, jaka tam padła, to że Anna Lewandowska będzie od tej pory również obok Roberta Lewandowskiego, również ambasadorka. A, bo to żona Roberta, tak, tego żona piłkarza. Roberta. A, dobra, to już wiem, kto trudno, to jest. Trudno było Annę Lewandowską wczoraj rozpoznać, bo ona ma grzywkę. Nie wiedziałem, nie jestem... No czama. To on powiedział, tak? Nie ja. Dobra, panią Wandę, przepraszamy, ale grzywka mi się, nie wiem dlaczego, kojarzy wyłącznie z noczem obecnie. Nie chcemy nikogo bronić, bo że... To zapewne jest bardzo urodziwa kobieta, natomiast... Nie, pani Anna jest bardzo piękną kobietą
A ja bym jej nie podchodził pod rękę, bo ja przypominam, że ona jest mistrzynią karate, w związku z tym... Tak, tak, tak. Ale dla mnie skojarzenie, grzywka to nocz, kurczę. No. To prawda. No taki dowcip branżowy jest i naprawdę nie ma... Nie jesteśmy trochę skrzywieni. Nie ma za zadanie kogokolwiek obrażać. Dokładnie. Impreza była całkiem fajna, to właściwie tyle. Mnóstwo ludzi było. Jadłeś coś? Tak, coś nawet jak zdążyłem. Jak mogłeś? Nie, no bo pomyślałem, że głodny, tak dobrze w tym pociągu. I cię obsmarują teraz w internecie, no. No dobra, ciekawe, czy mi ktoś zdjęcia zrobił, że ja tam... Dobra, na szczęście nie jesteśmy, kurczę, tak medialni, żeby... Kończymy na dzisiaj. Udało nam się dzisiaj troszeczkę wcześniej, ale to dlatego, że było stosunkowo mało premier w tym tygodniu. W związku z tym może nam się udało gadać troszeczkę krócej. Widzimy się za tydzień. Widzimy się za tydzień. Miejmy nadzieję w każdym razie. No, świętujcie ładnie i do zobaczenia. Odpoczywajcie, cześć. Cześć.